Był podejrzany o rozbój i próbę rozjechania policjanta. Terroryzował trzy wsie w powiecie krośnieńskim, mimo to mógł spokojnie wyjechać do Anglii. Dopiero kiedy napadł na jednego z klientów baru oraz rozciął sobie twarz, żeby dostać butelkę wódki, jest szansa, że zostanie w areszcie na dłużej, ale to zależy od prokuratury. My byliśmy w miejscowości, w której ludzie przełamali swój strach. To w tym sklepie we wsi Bzianka pijany Michał D. nożem steroryzował właścicielkę. Żądał butelki wódki. Aby udowodnić, że nie żartuje, rozciął sobie nożem policzek. Przerażona kobieta pozwoliła mu zabrać alkohol. Bardzo jestem przerażona, że coś, co kiedyś czytałam, nie kiedyś, tylko na bieżąco czytam w wiadomościach, słucham, przyszło na taką skromną wieś jak Bzianka. 19-latek szybko wpadł w ręce policji. Podczas przesłuchania okazało się, że młodociany bandyta wcześniej napadł na inne osoby. Po butelkę rozbiło stół i ja ci podarzę gardło. Ja myślałem, że żartuję, ale patrzę za chwilę, no faktycznie. Michał D. bez powodu zaatakował 56-letniego mężczyznę. Ślady krwi wciąż widać w pubie. Tutaj mnie zranił rozbitą butelką, ale nie chcę rozmawiać na ten temat. Mężczyzna żyje dzięki świadkowi napadu, który złapał bandytę za rękę z butelką. Chwilę później Michał D. zemścił się także na obrońcy. Pobił go i zrabował mu telefon komórkowy. O bandyckich wyczynach Michała D. wiedzą wszyscy mieszkańcy okolicznych wsi. Nie chcą zeznawać przed policją, boją się zemsty. Nie ma na niego prawa, no po prostu nie ma prawa, rozumie pan, o co chodzi? No, ale nie chcę się nic mieszać w to, bo to potem przyjdziemy spali, wie pan. I tak każdemu straszy, to tego zarżnie, tego spali. Tak. Michał D. ma na koncie także próbę przejechania policjanta i rozbój, za który dostał policyjny dozór. Karą się jednak zupełnie nie przejął i wyjechał do Anglii. Teraz jest w areszcie śledczym. Raz już wnioskowaliśmy o zamianę dozoru na tymczasowe aresztowanie. Wówczas nasz wniosek nie zyskał poparcia prokuratury. Mam nadzieję, że w tym przypadku nikt już nie będzie miał wątpliwości, że mężczyzna ten powinien być izolowany. Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia Michałowi D. grozi kara powyżej 3 lat więzienia.